dokładnie tak się gra. Patrzcie, ja jestem dobry w tę grę. Widzicie? No, uczcie się ode mnie. Dwa lata, nie ma problemu. Ty zaraz uderzę w coś normalnie. Kurw! Nie! Dobrze wiedzieć, że generalnie polega to na wymianie postaci. No ma takie coś. Nic więcej nie masz? A on, ty masz inne bronie w ogóle. A, tylko jakbym miał... Dobra, zobaczymy, co ty masz ciekawego. Ta broń jest fajna na przykład. No, halo, Sajfa. Nie wiem, co to było. To jest normalne. Okay. Może działa jakoś inaczej, ale wydaje mi się, że będzie działał tak samo, co? Yep. Zatrzymuje czas, całkiem znajome. No i czemuś ty... Po co ja w ogóle spróbowałem? Przecież to było oczywiste, co się wydarzy. To będzie trudne. Chyba ja muszę... Nie miałem wyjścia, musiałem poświęcić HP. Mogę... Nie. Jezu, on bije, dobra. Dajcie mi Simona. Serio? Jesus. I... Spoko jest ten spell safe. Nie wiem, czy... Koniecznie bardzo potrzebny, ale... Bo nie ma aż tak dużego zasięgu, jak bym chciał. Czemu ten duszek nie umiera? Zakładam, że to spada, nie? O, psuje się. Nie mogę go trafić w ogóle. Dobra, chyba od początku, co? To zaraz wracam. Dobra, udało się. Jesteśmy dalej. Uch. Tak, Sajfa niby ma trochę większy zasięg niż Simon, niż Trevor. Ale wydaje mi się, że nie jest to na tyle duża różnica, żeby warto się było na nią przełączać. Co generalnie trochę ją... psuje jako potencjalną postać, którą może chciał czasem zagrać. Plusem Hunchbacka też było to, że on właśnie miał wyższe skoki, szybciej biegał. Co na bosie się przydało. Zastanawiam się, czy właśnie zasięg Sajfy nie przyda się na bosie, który będzie teraz. Bo może tak w sumie być. To się okaże. Czy do takowego bossa uda się dojść. Bo ja czasem robię tak głupie rzeczy, że aż mi smutno. Przed chwilą na przykład zeskoczyłem w przepaść, cały czas zapominam o tych schodach. Z tymi schodami jest jeszcze jeden minus tutaj w trójce. I one są jeszcze... mają jakby poszerzony zasięg działania. To znaczy, że już tutaj... gdzieś. O, już to zaczyna reagować. To jest... Nie wiem, czy to faktycznie tak jest, ale... Wydaje mi się, że nie zdarzało mi się tak często grając w jedynkę, żeby schody mi przeszkodziły we wchodzeniu, w sensie w użyciu jakiejkolwiek innej akcji. Tutaj to się zdarza regularnie, więc... Okej. Zastanawiałem się, czy zacznie to lecieć do góry, czy to się wydarzy. Nie mam tu za dużo czasu. Generalnie muszę wybrać idealny moment, żeby podskoczyć. Prawdopodobnie. Dobra, jest git. Dobra, weźmy Sajfę. A to dlatego, że chciałbym jej spell. Chciałbym, żeby ona dostała swój specjalny spell. Aha.
Aha. No. Dobra, Simon. Słuchaj, bo ty... Jestem przyzwyczajony bardziej do skakania tobą. Śmieszne, że w ogóle elementy otoczenia się też zmieniają. Dobra. Znowu, na ostatnią chwilę. Jump! 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 Yes! Jump! Jump! Matka, jakie to jest stresujące. Dobra, Sajfa. A, ona też jest na tyle spoko, że bije trochę z nad głowy. O, serio? Ale to nie robi różnicy, okej. Okay. Szczerze myślałem, że będzie mogła tego gościa trochę uderzyć, ale no, najwyraźniej. Znaczy wiecie o co chodzi? Że nad głową, po skosie, że będzie mogła bić tych ludzi, którzy latają. Ale nie może. Jednak jest kiepska. Widzę, że już tutaj dużo plusów do zostawienia sobie hatchbacka. Mógłbym łapać wszystkie te latarnie, a nie mogę. To jest boss? Dobra, muszę się zajmować Simona, to na pewno. Rusza się! Zabij go! Matko! Ale to było randomowe, co ja właśnie zrobiłem. Nie wierzę, że to się udało. W ogóle nie powinno mi się udać. Nie ma nawet takiej szansy. A udało się. A to nie był boss? To nie był boss? Fuck! Chyba, że ja go pokonałem, a teraz wracam. Może coś. Tak czy tak mam przerąbane, no bo nie mam... Dobra. Chciałbym, żeby Sajfa dostała ten swój... spell mimo wszystko. Życie! Nie. Simon, pomóż mi! Simon, pomóż! Nice. Nie wiem, czy ja wracam, czy idę dalej. Nie wiem, co się dzieje zupełnie. Coś pokonałem. Co ja mogę zrobić? O, tak to robi. O, nie. Dobra, okej. Okay. Kumam. Dobra. Nie wiedziałem, że to tak działa. Skąd miałem to wiedzieć? Sajfa, ty szybciej atakujesz, może uda się łatwiej zabijać te kruki. Żyje. Dobra, chyba wyleciał z ekranu. Tak, no ona szybciej atakuje, więc to jest duży plus. Żyje. Błagam, nie. Potrzebuję życia. Daj mi życie. God damn it, a miałem zero. Co? Cały poziom? Wy sobie jaja ze mnie robicie. Dobra, słuchajcie. Zawiedziemy się na miejsce. Dobra, mam to. Ale to jest stresujące, nie? Każdy ten hicik taki jeden. Ale to jest ta specyfika tych starych gier, nie? One są stresujące właśnie dlatego, że każdy hicik się tu liczy. Nie wiem, czy powinienem to brać. Gdzie powinienem iść? Aha. To tam. To ma sens. Nie podoba mi się ta trumna. Oj, nie podoba mi się ona bardzo. Dobra, zmieni się w Sajfę. Może jej spell tutaj coś pomoże. Mogę nim strzelać w powietrzu?
mogę. Umrę. Kurde, szkoda. Aż tyle muszę przejść. Spróbujemy nią zagrać. Ło! Sajfa! Ale rozwaliłaś teraz. To jeszcze raz? Drugiemu mnie. Nie! Nie! To niedobre. O, Sajfa, biegnij! Nie, no nie mogę. Brak kontroli postaci tu. Simon. Biegnij! Nie będę tak go ciułał po jednym, ale... Nie mogę inaczej, bo umrę. On mnie ma na hita w tym momencie. Muszę po prostu mierzyć dobry moment i uderzać raz. I skakać. Jeśli się raz pomylę, to umrę. Jesus, ale się wystraszyłem. Nie biegnij jeszcze, no jeszcze nie zdążyłem dobiec. Dawaj, ziomek. Oj. Wyjdę zaraz, no. No serce mi zaraz stanie, no. Nie chcę tu zginąć. Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij. Nie rób tak. Tym hunchbackiem się dobrze walczyło z tobą, no ale... Run, run, Trevor! To jest taktyczna walka, co? Nie! Nie, 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 nie. Dobra. Zabrał mi 3 paski, a nie 4. Nie, skocz, Cordy, bo zestresowałeś się. Weź sobie na wstrzymanie. Co? Ci dam zaraz limit czasu, no! Dwie sekundy. Nie zauważyłem limitu. No to było blisko, nie? God damn it. Byłoby mi dużo łatwiej, gdybym nie miał niskiego poziomu bicza, a miałem pierwszy poziom bicza. Dramatycznie to wpłynęło na moją grę. Piu! O Jezu, ale źle! Ale to będzie fajne. Super, już się cieszę. Czujecie to, jak się cieszę? Cieszę się bardzo, że grałem nie dość niedawno w tą pierwszą Castlevanię. Bo ja wiem, jakby się to skończyło. Ja wiem, jakby się to skończyło, gdybym to była moja pierwsza, nie? No byłoby o wiele ciężej, bo jedynkę ja dobrze pamiętałem, więc mogłem sobie potrenować w ogóle używanie tych wszystkich możliwości, którymi Castlevania nas raczy. Co to jest za pattern? Co ty robisz? Co to takie... Wybiera sobie randomowo.
Proszę tak, halo. No. Schody! Mówiłem, że schody mi robią pod górkę. Oni latają tak randomowo, jak ja mam przewidzieć ten pattern? Jak oni czasem sobie wyżej polecą, czasem niżej? Ja rozumiem, że teoretycznie przeciwnicy nie muszą mieć patternu tak oczywistego, ale jestem do tego przyzwyczajony, to jest gra na NES-a. Może powinienem Tifa wziąć. Cypher, przepraszam, żeby jej zapewnić skillka, jak będę mógł. Bo ten jej skillek jest spoko, tyle że właśnie ma zasięg duży. Fajnie by było go mieć. W zanadrzu, jakbym potrzebował właśnie kogoś z długim zasięgiem. No te mumie na przykład to rozwaliła natychmiast, to było bardzo dobre. Jest what? To jest inny spell? Jestem nowy spell. Okej, okay. To zabiera więcej many? Też jeden. Kurde. To co spele rzuca? Okej, okay, ale... Serio? Cypher, że masz tego spela. On generalnie mocno pomaga w tym momencie. Trochę mnie niepokoi, że ci goście... Zobaczcie, że oni się potrafią pojawić znikąd. W sensie, nie wiadomo... Patrzcie, może się teraz pojawić typ, którego nie powinno tu być. No bo moim zdaniem nie było, było widać ewidentnie, że nikogo tam nie ma. Grunt był, żeby... Nie idę tam po to. Nie wiem, co to jest, nie obchodzi mnie to. Idziemy wyżej. O, tak. Kurde, i spella zmarnowałem. Szkoda. O, ale tutaj on powinien być, nie? On był w jednej z tych rzeczy. O, właśnie. Świetnie. Doskonale. Mam tego spella. Ten spell się bardzo przydaje. Kordi! No użyj spela, no przecież klikam, żeby użyła spela! Dobra, no słuchajcie, widzimy się, jak tam wrócę. O, woda święcona. Co? Halo! Zaraz uderzę w coś normalnie, bo Cypher teraz nie ma tego swojego zasięgu. Więc Simon musi ten zasięg nadrabiać swoim biczem. Nie wiem, nie rozumiem ich patternu zupełnie. Widzicie to? Co on mi robi co chce, bo ja nie mogę, nie jestem w stanie w ogóle go przewidzieć. Cypher. Serio? Widzicie to? No przecież to jest niemożliwe! Kurw! Dokładnie tak się gra! Patrzcie, ja jestem dobry w tę grę. Widzicie? No, uczcie się ode mnie. Jak nic nie ma. Jesteśmy! Nowy poziom! W ogóle nowe pomieszczenie! Jestem tu! Ej, wszystkim jestem, wróciłem! Nie. Nie chcę tego. To jest git. Co mam? No. Co to jest ten spell? Za jeden? O.
Raz, dwa. Dwa? Raz, dwa. Okej. Okay. No. Nie właź na schody, zamrusz to i zniszcz. Szlak mnie trafi. A miałem mroźny spell. Chcę powiedzieć, że w tej grze jest jeszcze więcej takiego głupiego bullshitu, który mnie zabija, no nie? Bo jedną rzeczą jest, jeśli ja ginę, bo jest trudne pomieszczenie, a inną, że mam pasek HP, a ginę, bo spadam w przepaść, no. Nienawidzę schodów. W żadnej grze tak nie nienawidziłem schodów. No przecież to jest nienormalne, te schody są zwykłym oszustwem. To jest ewidentnie sposób specjalnie zrobiony, żeby mnie zabijać. Taki bullshit. Bo oczywiście nie mogli zrobić tak, żebym jakoś, nie wiem, był w stanie na schodach normalnie używać sobie umiejętności. Tylko no ona na schodach musi się kurde jego mać budować, bugować. Przez co ja dostaję z czapy obrażenia i umieram. No i... Wyjdę z siebie, no wyjdę z siebie, no przecież... Puściłem strzałkę do góry. Już pomijam fakt, że próbowałem 30 razy uderzyć swoim spellem, którego miałem, przypominam. Nie! Co to? Wow. Spell. Ej, to jest najlepszy spell na razie. W sensie ten zamrażający też jest spoko, ale sterowane kulki to jest coś, czego nie da się podrobić. Nice. Nie, to jest ognisty spell, pamiętam. Nie chcę go. Bo to mi bardzo ułatwi następne pomieszczenie. Pod warunkiem, że uda mi się używać tej umiejętności na schodach. Spoko, mogę to wstać 2 lata. Nie ma problemu. Jak to powiedział wieszcz tiktokowy. My brain just committed suicide. Serio aż stąd? Wow. 11 użyć. Uważam, że powinienem oszczędzić na następne piętro. Dobra, tego nie tykam. Na następnym piętrze musi mi się udać dobrze wyspamować tym. Nice. Dobra. Słuchajcie, robimy to. Wierzę, że to się teraz uda. Chociaż to pomieszczenie. Wow. Nice, dobra, idziemy. Mam jeszcze 7 użyć. Nie mam zamiaru się ograniczać. Simon teraz jest zupełnie bez bicza. Więc wolałbym nie musieć go używać, szczerze mówiąc.
zginął. Dobra, Simon, chyba szybciej biegasz. Łatwiej im będzie też zdjąć te kulki tomu. Run! Run! Dobra, 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 jest okej. Okay. Przynajmniej się kolorystyka zmieniła, a to oznacza, że prawdopodobnie mam save'a. No nie! Czyli on się pojawi jeszcze raz, prawda? Nie. No jest okej, no ten spell. Już ty masz lepszy. Masz lepszy po prostu. Ja chciałem ten... Jump? Serio? Nic tu nie ma? Potrzebuję kurczaczka, no bo... Bez mnie nie poradzę tutaj nic, z niczym. Nie ma nawet takiej szansy, że mam... Mamy Sifę. Frankenstein. Chodź tu, dobra. Możesz jeszcze rzucić. Jeszcze dwa razy. Nie spadnij mi na głowę, błagam. Dokończ to, co zaczęła Sifa. Jest! Powiedz, że zginąłeś. Powiedz, że zginąłeś. Powiedz, że zginąłeś. Matko, ten poziom mnie tak zmęczył. A to nawet nie wiem, jak daleko jesteśmy od końca gry. Fuck. Fajna muzyczka. Chciałem to bezpiecznie zrobić, bo... Chciałbym zobaczyć jak największą część tego poziomu za pierwszym razem, bo im dalej w las, tym zawsze coraz gorzej mi idzie. Więc dużo lepiej będzie, jeśli skorzystam z umiejętności, jakie mam za pierwszym podejściem. Zakładam, że będzie mnie to prąd znosił. Czy... Sifa, ty masz coś? Masz tą sterowaną kulkę, nie? Jest tu. Nadużywaj jej. Nie wiem, co to było. Nie! O, dobra, no to jest też... Wow! To jest źródło, więc... Okej. Okay. Dobra. Dobra, Sifa jest gitem, jeśli chodzi o te spele. Jest mega dobra. Simon, czy ty masz full beach? To jest dla mnie istotne pytanie. Tak. Czyli mogę grać Sifą, to nie jest problem. Obecnie to jest mój preferowany gameplay. Sifa jest kozakiem. Jakaś szyneczka. Szkoda też, że straciłem te bąbelki. No ale zamrażający spell też jest mega. Znowu trzy. Dwa, trzy. Dobra.
O nie! Yeah. I'm back, baby. No, nie, nie, Sifa, Sifa! Schody! Nie wykończą psychicznie! Nienawidzę tych schodów. Naprawdę. Nie wiem, kto i dlaczego tak spierdzielił te lokacje. A jeśli zrobił to specjalnie, to sadyzm, jaki szedł za pierwszą Castlevanią, to jest nic. Ja nie jestem w stanie normalnie funkcjonować tutaj, bo co rusz muszę się obić o jakiś schodek i spieprzyć bardzo dobrze zaplanowaną akcję, no. Skoczył znikąd. Jeszcze teraz powinien wlecieć za ściany, mnie dobić, nie? Sifa tak, dostaje więcej obrażeń niż pani Stan. Logiczne, no ale... Będę im chodzi, tak szczerze, nie wrony. Nie, zniknij. Chcę ten spell, który mam. Jeśli będą wrony, no to absolutnie... Co wy gadacie? Simon ewidentnie musi... Nie. Nie, bo Tifa ma... Tifa ma ten atak. Szybki. Będzie dużo prostsze, żeby z Tifa sobie poradzić z tą sytuacją. Jezu! Biegnę! Nie zatrzymuję się! Zatrzymałem się! Pluń! Idź stąd! Biegnij! Biegnij, Sifa! Biegnij! A to w ogóle mi przypomina ten poziom w kanałach jednym. Tam, gdzie się najwięcej spadało. O Jezus! No, zmieni się w Simona. Jeszcze przeżyję na atak. Jakbym miał pełen... Chociaż nie, może to właśnie kwestia używania... Nie, nie spadam. Kurda, szkoda, że muszę aż stąd. Dobra, słuchajcie, widzimy się na bosie. Większość mojej koncentracji obecnie opiera się na frustracji, także... Gdybym się wydawał apatyczny, to jestem. W poprzedniej grze problemem było to, że często byłem odbijany do tyłu, no nie? I przez to spadałem w przepaście. A także to, że generalnie chodzenie po schodach tutaj powoduje, że nie mogę praktycznie nic zrobić poza użyciem normalnego ataku, nie? No. No to tutaj stwierdzili, że zamiast naprawiać te błędy, to po prostu dopiero dorzucą wiele opcji na to, żeby takie rzeczy się po prostu działy, nie? Więc regularnie ginę tutaj zupełnie z takich przyczyn, które nie powinny mnie normalnie zabić. W normalnej, dobrej grze. I się frustruję po prostu. Dobra. Teraz to mogłem po prostu nie podskakiwać, na nie oszukuję. Serio, aż tu mnie cofa? No to na początek poziomu, słuchajcie. Jej! Nie, nie, nie! Skocz, skocz! O nie! Thank you.
What the fuck? Za blisko stanąłem. Godzinę mi ten poziom zajął.